dobry chłopcy i dziewczęta. Dostałem, ponieważ jestem testerem sklepu Duta.pl, dostałem od nich. Kamera pokaże. Rzeźbiarski samouczek, miska jaszczurka. To jest instruktaż wykonania takiej miski. To jest rysunek tej miski, który znajduje się tu wewnątrz. Aby wykonać, dostałem komplet, jedne z najlepszych dłut na świecie, Kirschen. Komplecik podstawowy do wykonywania małych, zgrabnych przedmiotów. Proszę bardzo, podstawowy zestaw. Dłuto płaskie, dłuto żłobak i dłuto V do wycinania profili, do wycinania konturów oraz nożyk. Będzie nam bardzo potrzebny. I teraz, ponieważ cała bajka zaczyna się od wizerunku jaszczurczego. Proszę bardzo, to oto on. I spod spodu kalka ołówkowa do zaznaczenia tego na drewnie. Cyk, myk, pyk, wycinamy jaszczureczkę. Kładziemy kaleczkę na kawałku drewienka, który ma być miską jaszczurczą. Się sprawdzamy, czy nie wystaje poza brzegi. I ołóweczkiem cyk, myk, pyk odrysowujemy tu, pojedziemy sobie w ten sposób. Później wytniemy pazurki. Ogonek śliczny. Nie łapać jaszczurki za ogonek, bo może odpaść. Proszę bardzo. I zaczynamy. Zaczynamy dłutem żłobakowym. Kwestia techniczna. Błagam, nie róbcie czegoś takiego. Dłuto wam pojedzie i po paluchu. Przetniesz sobie ścięgno. No, znam jednego człowieka w tym kraju, który potrafi ścięgna zszywać. To jest tylko jeden człowiek, ma masę zamówień. Trzymamy dłuto w prawej
dłoń, opierając tutaj o ten dołek, a lewą dłonią przytrzymujemy dłuto, żeby nie pojechało nam dalej. Można używać swego ciała. Kamera pokaże przykładem do mlecznej walecznej mojej i naciskam. Prawda? Znacznie lepiej działa. Będzie to trochę skomplikowane, bo jeżeli jedziemy z tej strony, no to jedziemy do połowy tylko miski. Dlaczego? Dlatego, że dłuto dalej nie sięgnie, a poza tym jeżeli będziemy się wgłębiać bardziej, no to tego typu dłutko, proste dłuto, nie wyżłobi nam miski. Nie trzeba z dwóch stron, z tej i z tej. Niestety ogonek zostaje zlikwidowany, bo miskę musimy, ponieważ tu jest granica miski, więc zauważyliście, że działam dłutem troszeczkę poza. Żeby zostawić brzegi ścianki miski. I jeszcze raz w drugą stronę, to może zrobimy przerwę. Mą kropę. Jak Państwo zauważyli, ołóweczkiem zaznaczyłem sobie tutaj brzeg drugiej połowy. Niestety to jaszczurcze połówka zniknie, bo z tamtej strony będziemy dłubać, natomiast z tej strony już wydłubałem na tyle, żeby zbliżyć się do instrukcji zawartej w poradniku, który wskazuje, że trzeba wgłębienie zrobić na 2 cm w głąb. Ja na razie zrobiłem około 0,5 cm. Można pojechać jeszcze dalej. Może kamera pokaże, jak pracuje ta dłoń. Proszę zwrócić uwagę. Najpierw tak, i później tak. Czyli powielamy ten profil miski. Taki powinien być ruch ręki prowadzącej dłuto. Ponieważ dłuto dalej już nie sięga, obrócimy obrabiany element o 180 stopni. I zaczynamy z drugiej strony. Jak Państwo widzą, element powinien być umocowany dość mocno. I zaczynamy z drugiej strony. Proszę się nie bać, jaszczureczka zostanie reaktywowana kalką i ołóweczkiem. Bardzo przeszkadza ta krawędź, którą po prostu, żeby nie narobić głupociku, schebluje. Tak samo tamtą. Strasznie obrywa, już widzicie zaczerwienienie dłoni. Nie jest to komfortowe. Jedziemy dalej. Oczywiście każdy może
sobie kupić w wiadomym sklepie taką rękawicę z kewlaru, którą ja posiadam. Kosztuje to 25 zł. Aha, nie podałem koszt dłutek. Dłutka kosztują 240, o ile dobrze pamiętam, 246 zł. A ta rękawica, no trochę jest już wiele przeżyła. I taką rękawiczką Kevlar ponoć. Specjalna rzeźbiarska rękawica odporna na, jak Państwo widzą, na uderzenia dłuta. A komfort pracy jest wyraźnie się poprawił. Można sobie pomóc uderzeniem. Uderzamy w to miejsce. Wzgórze Wenus. Nie wiem dlaczego instruktor nie przewiduje użycia pobijaczka. Pobijaczkiem byłoby znacznie szybciej. Ręka po paru tysiącach takich uderzeń będzie po prostu boleć. Pobijaczek by się w tej bajce przydał bardzo. No, nawet najmniejszy, proszę spojrzeć. Palec w nosie. Możemy brać większy wiór i robić szybciej i bez stresu. Zwrócić uwagę na rękę prowadzącą dłuto. Zaczynamy prawie pod kątem 45 stopni, a kończymy w momencie 20 stopni, prawda? Żeby zrobić to wgłębienie, które jest częścią koła, jest półłukiem. No, wyrzeźbienie, wydłubanie, wyżłobienie 2 cm głębokości trochę potrwa. Jest to czynność terapeutyczna, bo w zasadzie jest to bardzo prosta czynność, każdy może to wykonać, nawet nie będąc rzeźbiarzem. Na razie wszystko idzie fajnie. Schody się zaczną w momencie wykonywania nóżek jaszczurczych tutaj. Ale o tym za chwilę. Można zrobić przerwę. Jak Państwo widzą, rękawica z legendarnego kewlaru już nie jest potrzebna, bo ja po prostu nie stukam cały czas, nie opieram tego na. Jest to nieinwazyjne w stosunku do. Jeżeli oczywiście ma się pobijaczek. Państwo już zwrócili uwagę na to, że ciekawe, jaka jest głębokość tej. Powinienem mieć. Zrobimy w ten sposób i zmierzymy głębokość. 1 cm.
wcale nie jest tak prosto wykonać wyżłobienie mające 2 cm głębokości. Zwrócili Państwo uwagę, że ten etap jest zakończony, odwracamy i zaproponujemy Pani jaszczurce, żeby się ujawniła swoją drugą połowę. A zatem znowu kładziemy, umieszczając to bardzo dokładnie na drewienku, oczywiście przyciskając panią do wgłębienia, odrysowujemy powtórnie kształt łapek, brzuszka. I ogonka. Myk, myk, myk. Kurczę. Niestety, moi drodzy, muszę powtórzyć zabieg, gdyż, albowiem, ponieważ łapki nie wyszły. Albo zbyt dokładnie położyłem kalkę, no mogą być niespodzianeczki. No już jest trochę lepiej. Ile tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery są. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest łapka taka. I ogoneczek. Aha. A na takie podgardle. Myk. Oczko. Oczko niestety też będzie, pójdzie na straty, ale to w dalszym etapie. Teraz ujmujemy w dolonie dłuto V i metodą uderzeniowa, bo tak jest najłatwiej, no to można wziąć. Odwzorowujemy ogonek. Tutaj zrobimy trochę głębiej.
Oczywiście pani ma. Zakręcik. I teraz niestety musimy zrobić w tą stronę, bo robilibyśmy pod włos. W tę stronę. Pardon. Moja genialna żona, która jest, dba o czystość polskiej mowy w naszej rodzinie. Z dziada, pradziada. I teraz... Aha, można jeszcze pokusić się o zrobienie pazurków. Też ostrożnie. Też powinien... Bardzo ostrożnie, może się po prostu wyłamać, robimy w poprzek słoja, prawda? No już się wyłamało. Żeby zrobić w ten sposób. Tak samo tutaj. I teraz dorównujemy. Aha, tutaj nie pojechałem. Pobijaczek znacznie usprawnia pracę. Dobra. Troszkę się narobiło w dziurku. Takim czym się świetnie pali, rozpala w piecu. Zrobić delikatną przerwę. Żeby ładniej wyodrębnić nóżkę od reszty i wszystko, to trzeba przejechać jeszcze raz.
Robimy troszkę pod włosek. Nic to, jak mawiał pewien pułkownik, wysadzając się w powietrze. Dzięki temu misa będzie głębsza. Teraz jedziemy na dwie rączki. Można palcami sobie sprawdzać. Głębokość misy, żeby wyodrębnić pazurki, można przejechać dłutkiem półokrągłym między pazurkami. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie zadrażnić brzuszka jaszczurce. I tutaj też pojedziemy. Akurat zniknie ta linia. Kiedy odwracaliśmy wyrób 180 stopni. No to już jest troszeczkę trudniej. Oczywiście instrukcja nic nie mówi o takim właśnie zarzeźbieniu. To co pokazuje, jest dla bardziej wytrwałych i ambitnych. Instrukcja opiewa tylko o dłucie kątowym, zarysie konturu. Spróbuję dłutkiem kątowym, bo to jest troszeczkę... Nie wiem, czy uda mi się kalkę zetrzeć gumką. Niestety nie. No i fajnie, teraz
zarysowujemy sobie rogi. One są niepotrzebne. Tak powinny zarysować. O, pyk. 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 I pyk. Przecież misa ma być misą, a nie prostopadłościanem. I teraz odwracamy o 180 stopni całość. Tak to wygląda. Lepsze światło jest do pokazania. Bardzo ważne jest światło w rzeźbie. W płaskorzeźbie też. Tu sobie rysujemy linijkę, pyk, która pozwoli nam na wyodrębnienie łapek z tej czeluści drzewnianej. Już tu widzimy, że tu by się przydało dłutkiem dziabnąć. Włos, ale to powinien robić z tamtej strony. Dobra, i teraz rysując sobie że mamy jeszcze dłuto proste. Które możemy teraz użyć? Dłutem prostym można sobie... Też można to robić też dłutem... To jest najtrudniejsza część pracy, bo można nieźle się tu pokaleczyć. No i teraz można pierwszą warstwę zbędnego materiału usunąć. Pamiętamy, że mamy zrobić plastyczne łapki. Użyjemy teraz... No też nie mogę się odzwyczaić od pewnych przyzwyczajeń rzeźbiarskich. Po co mam się męczyć, jeśli jest pobijaczek? Oczywiście pamiętamy, żeby nie przegiąć tej linii, którą zarysowaliśmy. Jej teraz nie widać, ale...
Moim zdaniem jest to najtrudniejsza część pracy, bo to jest stricte rzeźbiarski, już nie w dwóch wymiarach, tylko w trzech. Dochodzi grubość, prawda? Teraz można sobie tu, nie wiem dlaczego instruktor przewiduje, że właśnie robi się do siebie. Tak to jest na tym obrazku. Można jeszcze się pokusić o pojechanie już po obwodzie, wycinając niepotrzebny materiał. Tak samo można zrobić tutaj. Dla piły będzie mniej roboty. Tu się nie bawimy, ta rzecz idzie do, jako odpad. Teraz, zakładając, że mamy, oczywiście wiem, że mamy dłuto proste, więc dłutem prostym zaoblamy sobie grzbiecik jaszczureczki. Pyk, pyk. Tak samo możemy zrobić w wypadku wnętrza. Łapeczkę, aha, tu można przejechać sobie no i z tej strony też troszeczkę, tutaj też. Mamy. I można sobie jaszczureczkę wyrównać.
coś można zrobić papierem ściernym, albo taką samą fakturę zrobić tutaj, taką jak tu jest. Ale można też... Aha, i tu jest też drobny szczególik jak oczko. I buziaczek, jak to mówiła moja pani doktor stomatolog. Coś tu chyba spaprałem w tym buziaczku. Nadal pozostaje kwestia ładnego wykończenia tutaj. Te łapki są trochę niżej niż te, więc można tutaj zrobić przerywnik. Nie wiem, jak to jest, zerknę sobie na... Tak, jest przerywniczek. Że te łapki przecież oddzielają się od korpusu. Lepiej. No i ta łapka też. Ta łapka nie jest. No i dobrze. Niech tak będzie. Oczywiście robimy dalej. To się trochę kłóci, jak zauważyłem. Ten sposób działania z instruktażem zawartym w książeczce, ponieważ robimy do siebie. Gdyby to było tam, to było... No ale widzę, że cały czas jest właśnie do siebie. Tu jest ścisk. No cóż. I teraz instrukcja opowiada, że możemy potraktować całość papierem ściernym. Tu mam papier ścierny 120. Zerknijmy dalej. Aha, jest poobcinany. No właśnie. Jest poobcinany. Więc przerwiemy na chwilę. Dobra, jeszcze nie. Przetrzemy. Może znikną te... Przynajmniej powinny zniknąć. Papier 120, gradacja. Jest trochę używany, także nie spełnia swoich zadań tak do końca dobrze. Zniknęły te ślady po kalce technicznej. I to możemy sobie jeszcze dokończyć w domku na przykład. I teraz musimy to obciąć. Robimy przerwę. Ponieważ jak wiadomo, misa powinna być oderwana od podstawy, czyli powinna mieć tutaj
zarzeźbienie, więc w związku z powyższym zaznaczam linię, do którego powinno dłuto dojść. Zaznaczam, że to jest ok, i tu zaznaczam linię dna. Powiedzmy, że tak to będzie wyglądać. No i teraz do roboty. Trzeba znowu włożyć okrepiany element wściski i zacząć obrabiać to po prostu. Jak nakazuje. Czyli stopniowo od tej linii do tamtej, od tej do tamtej. Jest to robota na godzinę. Jeśli chodzi o ręczne rzeźbienie, znowu jest dyskomfort opierania. No można to sobie lekko zaoblić. Posługując się oczywiście dłutem, tak samo to. Co się lepiej dłutem płaskim. Albo nożykiem. Nareszcie możemy użyć nożyka. Dobra, jedziemy. Zaczynamy piec. Wcale nie dojechali do tamtej linii. Można sobie pójść też na taki numer, że robimy. Zaoblając krawędź. Dwufazową.
dłupał większy kawałeczek, co nie jest wskazane. To był dzióbek jaszczureczki. Teraz odwracamy tą zabawę. Przewróciliśmy na drugą stronę, jedziemy drugą połówkę. Jeżeli robi się coś takiego, to tak, odrywają się boczne, jeżeli robimy pod skosem, to jest to mniejsze ryzyko. Odrywa się wiór, ale tylko ze strony prawej, natomiast dłuto pozostawia ślad czysty. Teraz druga faza zaoblania. Brzegów misy. Oczywiście może to być popielniczką. Może to być pamiątka leżąca sobie na kominku. Pokazywana z dumą wnukom, popatrzcie, jak dziadek kiedyś coś takiego zrobił. Dłuta sprawują się znakomicie. Niemcy informują nas, że te dłuta to jest twardość w skali Rockwella, to jest 61 stopni, czyli to już jest wysoka jakość. Mam nóż, który zrobiłem z klingi wykonanej w Finlandii, który ma 62 stopnie Rockwella. I tak wygląda to. No tu przegiąłem, bo uciął mi pod gardło, ale można to zaraz to zrobię. Można zrobić dłutem prostym nawet też, z scyzoryczkiem, dojechać do podgardla i pogłębić moment. Ale chciałem wam pokazać, proszę bardzo, o, jest, aha, tutaj jest. Można poprawić scyzoryczkiem. No trzeba się po prostu nadziubdziać scyzoryczkiem, co ja mówię, nożykiem. Niemcy nie podają składu tej stali. Jest to po prostu ich stal. No, przydałoby się troszeczkę naostrzyć nożyk. Do dłut nie mam żadnych zastrzeżeń.
trzeba pamiętać o układzie włókien. Nie robić nigdy pod włos, jak ja to nazywam. Strasznie mnie wkurza ten moment pod gardla. No i teraz mam pod gardle, też podjedzie bardziej. No dobra, a teraz kątowym. No nie wiem, czy to jest sympatyczne zakończenie tej bajki. Tak wygląda, oczywiście nieuporządkowane jeszcze. Tutaj przydałoby się dziabnąć troszkę. O. Troszkę głębiej wjechać pod pazurki. Tutaj też. To wszystko wychodzi przy dobrym oświetleniu. Teraz oświetlenie jest z góry. O. Ogonek ładnie. Tutaj też można pojechać sobie nożykiem, który przydałoby się lekko podostrzyć. Dziwne, że dłuta są bardzo grube jak na swój ten, natomiast nożyk jest bardzo cieniutki i się po prostu wygina jak brzytwa. Dziwne dla mnie. No, nóż snycerski powinien być masywny. Ale to jest taka moja opinia, tylko moja. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze zajęcia, drodzy chłopcy i dziewczęta.